27 listopada tenisiści Kondo Hotels Morliny Ostróda zmierzyli się z AZS Politechniką Rzeszów. W poprzednich sezonach zespoły w ligowej tabeli deptały sobie po piętach. Tak jest i w tegorocznych rozgrywkach. No na pewno jest to taki bardzo ciężki mecz z tego względu, że jesteśmy sąsiadami w tabeli, więc to na pewno jest taki, można powiedzieć, najtrudniejszy, bo jak się popularnie mówi, jest to mecz za 6 punktów, nie? Więc drużyna z Rzeszowa jest na pewno groźną drużyną, ponieważ w tamtym roku była w pierwszej czwórce, praktycznie nie zmieniła składu, grają tym samym składem, natomiast z nimi graliśmy zawsze bardzo tak na równi, można powiedzieć. Wygrywaliśmy 3-2 u nich, oni u nas wygrywali, więc myślę, że to będzie też zacięty mecz i trudno będzie o jakiś taki gładki wynik. Przed wtorkowym spotkaniem rzeszowianie zajmowali 4. miejsce w tabeli. Oczko niżej plasowali się podopieczni Tomasza Krzeszewskiego. Trener ostródzkiej drużyny do gry na jedynkę wydelegował 26-letniego Hindusa, który zmierzył się z Białorusinem Pawłem Platonowem. Pojedynek trwał prawie 40 minut i zakończył się zwycięstwem tenisisty z Ostródy. W drugiej grze rywalem Patryka Hojnowskiego był Paweł Chmiel. Złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich z Londynu cierpliwość kibiców wystawił na dużą próbę. Po dwóch setach zawodnik z Ostródy przegrywał. Ku ucieszy kibiców w 3 ostatnie sety należały jednak do Hojnowskiego. Zawodnicy Kondo Hotels Morliny Ostróda prowadzili po dwóch grach 2-0. Jako trzeci do gry wydelegowany został Karol Szarmak, w którego zwycięstwo wierzył Tadeusz Czyczel. Na pewno Karol ostatnie te mecze zaczął troszeczkę lepiej grać, ponieważ na początku trochę nie mógł sobie poradzić, można powiedzieć, z głową i pod względem psychicznym, a nie typowo technicznym. Natomiast ostatnio już było na pewno lepiej i myślę, że dzisiaj tutaj gra z Tomkiem Lewandowskim na pewno będzie taką kluczową, można powiedzieć, w dalszych grach, jeżeli chodzi o występy w drużynie. Do zwycięstwa drużynie z Ostródy potrzebna była wygrana Szarmacha. Tak się jednak nie stało. Karol przegrał swój pojedynek 2-3. Swoich drugich gier nie wygrał Amalaj i Hojnowski. Ostrudzianie prowadząc 2-0 przegrali pojedynek z rzeszowianami 2-3, co zawiodło z pewnością psychika naszych zawodników, z którą najgorzej radzi sobie Hojnowski. Podczas meczu sędzia kilkakrotnie upominał tenisistę za jego niesportowe zachowanie. Podopieczni Tomasza Krzeszewskiego z 9 punktami są na 5. pozycji w tabeli. Najbliższe spotkanie rozegrają z zespołem z Torunia.